kochani! Witajcie na kanale. O matko i córko! Witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj przychodzimy do was z czymś specjalnym, co na pewno większości was podoba się i przypadnie do gustu. Mianowicie jest to odcinek, który poprowadzi głównie moja mama i są to ostatki wyprzedażowe z Zary. Ostatnie dni, kochani, takie last minute wyprzedażowe. Niewiele rzeczy na stronie było, ale wydaje mi się, że zdołałam upolować naprawdę perełki w niesamowicie atrakcyjnych, niskich cenach. Praktycznie za grosze. Przedział cenowy za jedną rzecz. Wiesz co, nie wiem, czy było coś za 19,90, ale na pewno 29,90. Tyle dałam chyba za większość rzeczy, które są tutaj. Czyli trzy dyszki. Tak, trzy dyszki. Tak. Ja jestem sama aż podekscytowana, bo mam nadzieję, że te rzeczy, które kosztowały trzy dyszki, gdy zobaczę je na żywo, gdy wyciągnę z pudełka, też stwierdzę, że są warte tych trzech dyszek. Wiecie, żeby to nie było tak, że to, co już zostało, to, czego nikt nie kupił, okaże się, że po prostu to są szmatki, które nie są warte nawet tych trzech dyszek. Okay. Więc jestem taka lekko zaniepokojona, ale podekscytowana, bo na zdjęciach wyglądały naprawdę, naprawdę zaje fajnie. Dobra, no to nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu rozpocząć ten odcinek, iść się za drzwi, przebierać. Mama się już przebiera w pierwszą rzecz, a ja zachęcam was do tego, abyście już na samym początku zostawili łapkę w górze, subskrypcję kanału oraz komentarz. Naładujcie nas pozytywną energią, no i oczywiście pomóżcie naszym zasięgom troszkę się odbudować. Ten odcinek będzie naprawdę fajny, a jak zostawicie ślad po sobie, to zobaczy go po prostu więcej osób. Rozmiar M, rozmiar 38, 40 zł, 30 zł, co myślisz? Bardzo fajna stylóweczka. Nawet dobrze leżą te spodnie. Bomberka jak bomberka, bluzka jak bluzka, prawda? Chociaż... Właśnie nie, no bo to jest bluzka, a bomberka to jest jednak kurtka, więc... No ale to jest właśnie taka, wiesz, bomberkowa. No tak, bluzeczka. Więc jest to coś innego niż bomberka zwykła. Bo ogólnie to się chyba nazywa kurtka, nie bluzka. Aha. Ogólnie to jest chyba pod nazwą kurtka. No ale w sumie możesz mieć pod to ubrany t-shirt. Właśnie, tutaj pod spodem akurat nic nie ma, więc nie będę zamka rozpinać, ale ogólnie można pod to założyć jakiś top i mieć to rozpięte. Bardzo na fajnej wysokości tutaj jest ten ściągacz, pokazuje fajnie talię, prawda? Prawda. Krój takich spodni lubię, mam jedną parę z Big Stara i bardzo często w nich chodzę. To są chyba najczęściej przeze mnie ubierane spodnie. Ale w innym kolorze chyba, co nie? Jaśniejsze, tak. No czy to możesz zostawić, nie będzie to z niczym kolidowało, bo masz po prostu, to są dwie różne pary spodni, bo różnią się kolorem. Może być krój ten sam, ale kolor jest inny i to już robi inne wrażenie, do czego innego to założysz. No i naprawdę bardzo fajna cena. 30 zł za jeansy to jest chyba naprawdę... Super, coś, super. Tak, coś. Nie, no nie znajdziesz w takiej cenie jeansów normalnie. Także czasami warto czekać do ostatnich dni wyprzedaży, bo faktycznie te ceny idą w dół. No tak, jeżeli nie masz jakiejś takiej upatrzonej rzeczy, bo gorzej jak na przykład upatrzy ci się sweter, i ja tak miałam w Zarze właśnie, że podobał mi się tak bardzo, że był taki długi, brązowy sweter i czekałam na promocję i wierzcie mi, że ja wyszłam po prostu 24.01 na stronę Zary i on już był wyprzedany po minucie po prostu. Bo te takie hitowe rzeczy nie, tak mają. Nie wierzę. No i wtedy żałowałam, że po prostu go nie kupiłam, tylko czekałam na wyprzedaż. Ale ja mówię o takiej sytuacji, kiedy nie mamy nic na oku, no właśnie, nie chcemy kupić nic konkretnego, tylko po prostu chcemy zobaczyć, czy uda nam się kupić coś ciekawego za grosze. Za grosze, dokładnie, no bo to są grosze. No w porównaniu do tego, za ile są rzeczy z Zary na co dzień, tak. No to tak, 30 zł w porównaniu do spodni za 200 zł to są grosze. No albo 40 zł za taką bluzkę, chyba też to jest atrakcyjna cena. Dobra, idę mierzyć dalej. Tutaj... Trzeba się dobrze zastanowić. Spoko, fajnie ci podkreśla to figurę, talię i spodnie są jakby fajnie w talii siedzą i ta bluzka, więc jesteś taką właśnie typową klepsydrą, więc no tak, podkreśla to wszystkie kobiece kształty, więc spoko. Spodnie te same, inna koszula, zgadnij ile kosztowała? Ale też koło 3-4 dyszki. Fajne jest to, że ona jest krótka. Więc nie trzeba się wciągać brzucha. Nie trzeba, znaczy nie tyle wciągać brzucha, co kombinować, co z tym materiałem zrobić.
zapasek, wiecie, później się kombinuje, żeby tutaj jednak ten przód, tą figurkę pokazać, a ja właśnie szukałam czegoś krótkiego, ale wiecie, nie takiego krótkiego, tylko coś, co będzie właśnie na tej wysokości, więc myślę sobie, że tak jeansowa koszula za 40 zł też zostanie u mnie w szafie. Tak, w porządku, tylko właśnie zastanawiam się, czy ubrałabym to do tych jeansów, czy do innych jeansów. Nie, no chyba do innych jeansów, albo do czegokolwiek innego, bo to miało z jednej strony niby to nie pasuje, ale z drugiej strony tutaj są takie jasne przetarcia, które teoretycznie byłyby w tym kolorze, tylko chyba to skumulowanie tego ciemnego przytłacza ten jasny i może jednak tego ciemnego jest trochę za dużo, ale gdyby to były właśnie spodnie tego typu, tylko byłoby mniej tego ciemnego koloru, to chyba byłoby już okej. Czyli to muszą być całkiem jasne spodnie, żeby to tworzyło taki jakby kombinezon, nie? Znaczy można się pobawić różnymi odcieniami jeansów, to może być taki total look, prawda? I podejrzewam, że na torebka, buty, może jakiś pasek, może coś tam jeszcze, no nie wiem, można pokombinować, jakiś płaszcz, kurtka, katanka, coś można z kolorami pokombinować, ale w każdym razie chciałam pokazać tylko tą koszulę za 4 dyszki. Fajna, po prostu. Fajna. Nie chodziło mi o cały zestaw, ani ale na internecie, ani w sklepie, ale jak ją masz sobie, to jest spoko. No widzisz, mamusia ma ten dar czasami, nie? Czasami się zdarza. Za 4 dyszki kupiłam też taką fajną koszulę. Fajna. Fajne kieszenie, fajne wykończenie, fajnie wygląda i na pewno u mnie zostaje. Spoko, bardzo. Kurde, czyżby było tak, że zostawiam wszystko? Makabra. Ale spójrzcie, no naprawdę. To jest bardzo udane. No? To są naprawdę fajne rzeczy. Udało mi się kupić naprawdę fajne ciuszki, no nie ma tutaj co dużo mówić. 4 dyszki w rozmiarze M. Jakby ktoś jeszcze chciał dorwać. No, ja wam powiem, że jestem bardzo mega zadowolona. Aż nawet sama nie wierzę w to, że wszystko co przymierzam jest dla mnie okej. Tutaj jest cena 59,90, ale to jest nieprawdziwa cena, ponieważ ja za te spodnie dałam 39,90, 40 zł. Aha, więc to jeszcze jest niezaktualizowana cena. No moim zdaniem fajne. No moim zdaniem też fajne, no właśnie. Fajne, ja myślałam, że jednak kilka rzeczy, wiesz, pójdzie do spodu. Bluzka też jest fajna. Bluzka też jest fajna i nawet taka długość do wysokiego czegoś jest dla mnie okej. Okay. Jeszcze to nie wygląda w moim przypadku jakoś bardzo źle. Nie, fajne jest to cieniowanie i kosztowała 29,90. Wow, mogłaś mi też wziąć. No wiesz co, ja sama nie wiedziałam co biorę, wiesz. A tam było takie coś w stylu ten, płacisz 900 zł i kupujesz Mystery Boxa? Sama nie wiedziałam co biorę. Mystery Boxa zamówiłaś, trzeba było tak od razu kochani. Mystery Box, Zara, Home. Wiesz, równie dobrze mogłam wszystko... ja wiem, my zrobimy taki interes. No. Będziemy ludziom sprzedawać Mystery Boxy. Aha. I będziemy im robić zamówienia, na przykład o Mystery Box by Kasia ze sklepu Zara, Mystery Box by Paulina ze sklepu Zara i będziemy przysyłać takie zamówienia Mystery Boxy. Co, zostawiam to, nie? Tak, tylko ten set nie razem. Jakoś tak nie siedzi mi to razem. A mi nawet to razem siedzi. Mi to nie siedzi razem. Nie lubię połączenia brązu, czerni i srebra. Nie, ale jeżeli to będzie siedzi, to jakby jak najbardziej. No. Bo teraz to jest tylko ubrane, wystylizowane, to nie wyglądało. No, dokładnie. Ale kurde, naprawdę. No naprawdę, wydałaś już 200 zł na pewno. Wow! Jak nie więcej. Czy ktoś ze mną chce iść na zakupy online? No, 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 na tej boksy będziemy sprzedawać. Podajcie tylko rozmiary. Bluzka ta sama, bo nie mam już nic innego na górę. Ale fajne spodenki. I spodenki były drogie. To ile? No powiedz, po ile? Nie, 90 zł? 60. To tańsze niż jak powiedziałam. Ale drogie w porównaniu do tego, co miałam do tej pory. Aha, co jest? Bo to jest właśnie, widzisz, tak jakoś dziwnie zrobione. To tak nierówno, nie? Się robi. Że to możesz sobie jakoś, wiesz, możesz dać wyżej, możesz dać niżej, widzisz? To jest takie ruchome, nieprzyszyte. No super. Bardzo fajne, no. I fajny materiał. W ogóle brzucha nie widać, w ogóle. On się gubi po prostu w tym materiale, który sobie tam fiurga. No i tutaj super, wiesz. Dobrze ci to robi. No, zostaw ja też. Zostawiasz, ja ci mówię, zostawiasz.
No zostawiam, zostawiam. Kurde, są naprawdę fajne. Polubiłaś Zarę, co? No. Nareszcie. Tyle lat przekonywałam ją do Zary. Nie no, coś tam jakieś pojedyncze zakupy w Zarze robiłam. No a teraz zamawiasz tylko full zamówienie Zara. No nie, no piszcie kochani, czy wy też trafiliście na takie fajne, superowe rzeczy, czy tylko mi się udało. I tu mam w dół to, co pod spodem... To, co pod spodem już widzieliście, ale ja mam tutaj na górze taką narzutkę. I mi się to bardzo podoba. Do shortów jeansowych, do topu pod spodem. I tak narzucić, żeby nadać charakteru stylizacji. Trochę jak Magda Gessler. Wiesz, to już wiesz... Jeszcze sobie zrób oczka! I taki wisior duży, o Boże, nie! Czemu? Wiesz co, tak patrzę na siebie w lustrze i mi się to podoba. Jest to ciekawe. Ja, wiesz co, ja zawsze lubiłam takie... Śmurgające cuda, prawda? Pamiętacie mnie jeszcze z takich czasów i tak jakoś tak teraz znowu mi się te czasy przypominają i mam to i to kosztowało 40 zł, no żal nie brać. Znaczy, może jakiś strój kąpielowy? Nie no, na strój kąpielowy to nie, bo tutaj będzie wszystko widać. To jest za krótkie na strój kąpielowy. To jest takie, wiesz, właśnie ja to sobie wyobrażam do shortów. No dobra. Shorty, żeby pokazać nogę. No to jest twój wybór, kochana, dobra. No coś jej się nie podoba, no, no dobrze, ale no, coś jej się nie podoba. Inny gust i tak bardzo dużo rzeczy zaakceptowałam, tak? Nie, spoko, tą narzutkę też zostawiam, ja ją po prostu gdzieś widzę. Widzisz, no, chcesz, ja ją widzę. Mam jeszcze jedną narzutkę, 40 zł i o ile tamto było uszyte z takiej cieniutkiej dzianinki, tak to z czego uszyta jest ta narzuta, to jest takie sweterkowe coś z dużymi oczkami. I kurczę, i to też mi się podoba. Nawet do tych spodenek i 40 zł kosztowało. I do tego topu, nie? Nawet do tego topu. Chociaż nie, chociaż chyba bardziej jakiegoś topu bez rękawów. Spuszczałam się. Aha. Dałam się. Podpuszczałam cię, kochana. Dałam się podpuścić, ale ja jestem tymi swoimi zakupami zachwycona. To wygląda jak taka artystka, malarka w takim swoim warsztacie, robiąca biżuterię ręczną, nie? Nie. Artystka, malarka, która maluje obrazki mazakami w tych niewkurzających tych notesach, książkach. To są książki antydepresyjne. Też! No, ja będę zakładać do tego... dla dorosłych to się nazywa. O, właśnie. I ja będę zakładać do tego tą narzutkę i będę wtedy... Tymi różowymi mazaczkami! Kolorować. Twoja wizja jest ale bardzo ludzie, ale ludzie, pamiętacie mnie z takich... Tak, pamiętam. 5, 6 lat do tyłu? 7, 8. Jak 7, 8 to nas jeszcze nie było. 9 nagrywane. 9. To idę mierzyć dalej. Kochani, ta narzutka to coś kosztowało 40 zł, więc też cena ale bardzo okazyjna. Ale zrobiła wczoraj w takich trójkącikach? W czarnych. Same trójkąciki. Cztery trójkąciki. Tak. No to było bardzo smacznie. Kurde, jest to ciekawe. Ja mam takie białe coś, nie? Co ja ostatnio nawet na odcinku festiwalowym to założyłam i myślałam, że tak pójdę na Fest Festival. Pamiętasz? Robiłyśmy taki odcinek. I tak właśnie sobie pomyślałam, że jak mam białe takie coś, to może i czarne, by mi się na jakiś festiwal przydało. Tylko na razie... Gdzieś kiedyś na festiwal pojedziesz, to ci się przyda. Tylko na razie o żadnym festiwalu nie myślimy, ale... Ja wiem, że te spodenki, co mam pod spodem, to całkowicie zaburzają ten obraz, który ja mam gdzieś w głowie, jakieś wyobrażenie mam. Nie wiem, Paula. Jezu, jak stoisz... Ja ci pokażę, jak stoisz, nie? Czy mój spodek jest fajny? No nie wiem. A jak stoisz, czy mój spodek ładnie wygląda? To już o, i tu ta nóżka. Od razu lepiej. Tu ta nóżka, piórka. No a wyprostuj ramiona. No. Ściągnęła łopatki, połączyła łokcie ze sobą. Nie, dobra, 40 zł to nie tak dużo. No zostaw, najwyżej na czterech trójkącików.
No dla czterech trójkącików. Ja też takie chcę. Są jeszcze na stronie? Skąd mogę wiedzieć? 40 zł kosztowały. Ale są fajne. No. Ja się zastanawiałam, czy w nich nie będę tam grubo wyglądać. Są żydemskie. Ale są świetne. 40 zł. Dziewczyny, wy jeszcze na stronę wchodźcie i może coś ten. Najpierw ty. Najpierw ja, potem. Ale są świetne. To jest taka, wiecie, tkanina dresowa. No to tak. Taki melanż. Co, źle? Nie, dobrze. Taki mięsisty jest ten materiał. O właśnie, bo to jest ten dres, że o tutaj widać splot. Że nie ma miśka. No, nie ma miśka. Tylko jest właśnie... Ale co, to źle? Nie, po prostu to nie jest takie milutkie w dotyku. Czuć też... To jest milutkie! Nie, czuć strukturę tych nitek. Ja tam nic nie czuję. Ale to jest świetne. Jezu, jak mi się to podoba. O, czekaj, muszę raczej poczuć lustrze. A wyprostuj się przodem. Ale... Przodem, a ty się dupą odwracasz. Fajnie masz przód. Co źle? I długość, ty, patrz, nawet długość jest idealna dla mnie, na 1,62 m, te spodnie leżą tak, but założę i jest super, a nie będę zetknąć tego. Ubierz już inną rzecz, a ja sobie przymierzę, co? Na 1,70 m też jest okej długość. Aha, bo masz jeszcze jedne takie. Cztery dychy, kochani, MK, 1,62 m, wygląda tak, to jest taki grafit. Ale mi się te spodnie podobają. Kurde, ale chyba lepiej na tobie. Wiesz co? Chyba dlatego, że są dłuższe. Ale teraz nie muszę wtedy niżej. O. Ale jak ubierzesz buty, to też inaczej, nie? No mnie się te spodnie podobają. Kochani, lećcie do Zary. Takie spodnie, tylko po 40 zł. Mega w trendach są teraz, bo też szerokości. Ale wyobrażasz sobie jechać gdzieś w długą trasę, w takich wygodnych dresach? To są takie pociągówki fajne. No, że wychodzisz z pociągu w tręczu i wyglądasz super stylowo, w takiej Warszawie na przykład, ale masz ten dres i jest wygodnie. No, jest wygoda. Kurde, są świetne, naprawdę ekstra. Bardzo mi się podobają. Ale takie zakupy... niby spódniczki, ale no. Bo jak o tak, to jednak spódniczka. No. Ale zakupy zrobiłam. Jejku, aż jestem sama z siebie, wiecie, dumna, zadowolona i w ogóle. Za ten komplet dałam 180 zł. Okej, fajne. Ale nie wiem, czy jest wart swojej ceny. Ja myślę, że tak. Bo ja go widziałam, wiesz... Masz tutaj komplet, jako bazę, no to jakaś kurtka fajna, trench, nie samo. Samo też, latem, w klapeczkę. Latem? Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. I do tego klapeczki a la Hermé, brązowa Birkin. I słuchaj, tak. To przecież 30 zł pokazuje. Nie no, ale da się kupić, wiesz, ala, nie? Podobno nie wolno. I podróbka, a torebka stylizowana na przykład, nie wiem, no, ale jak rozgryźć właśnie kształt torebki? No ja się nie znam. Czy to już jest podróbka? Jak jest tylko podobny kształt w miarę? Czy nie? Piszcie. Nie. Piszcie, co o tym sądzicie. Ja bardziej myślałam nie jako ten, że ten set będę sama nosić. Znaczy, a ja bym go tak ubierała totalnie. Ale właśnie ja myślałam o czymś na górze. Marynara szeroka, trench, kurtka jeansowa jakaś taka... mocna. Ale przecież latem to jest turbo komfortowe. Turbo grube. Ale to ja nie mówię ci o pełnej lampie 40 stopni, ale latem przy tym jest 20. 23. No 8. Tutaj nad tym kompletem muszę się zastanowić, bo biorąc pod uwagę te rzeczy, które mierzyłam do tej pory i nad którymi się zachwycałam i gdy je zakładałam na siebie i widziałam swoje odbicie. Serio, ten czerwony ten bardziej ci siedzi niż to? No. Tutaj muszę się zastanowić. Też to jest taki fajny, wygodny komplecik. No super wygląda! Ja tu właśnie widzę, o, kawka na wynos. Trzeba się zastanowić. Co do okulary innych rzeczy nie mam wątpliwości. Co do tego kompletu możecie mi pisać, zostawiać czy nie. To jest takie dość grube, takie sweterkowe i te spodnie i to. I kosztowało tyle, ile kosztowało. Jak kurwa zimowe po prostu. Jak ty zobaczyłam, to coś przygotowałam. No bo wie, ja widziałam to tak Sylwia Burton, to jak w jakiś różny... A to nawet chyba było w stylizacjach, wiesz? Tak?
No. Widziałam, że jak są szlufki, to w te szlufki zawsze, znaczy zawsze, najczęściej trzeba pasek wkłada pasek. No i zobaczmy. Znaczy tak, ten topik jeansowy kosztował aż 29,90, czyli 3 dyszki, więc naprawdę niewiele. I leży dobrze i na pewno u mnie zostanie. Znaczy jest taki trochę ekstrawagancki, no, trochę przez to, że jest ten pasek tutaj, to jest takie niecodzienne, nie? No, można fajnie wystylizować. Ej, do tych spodni! Ale ci zrobiłam komplet! Ale ci... O, fajnie! Znaczy tak dziwnie, ale... Dziwnie, ale coś kręci tutaj, coś... Coś iskrzy. Coś iskrzy. No, iskrzy, iskrzy. O, iskrzy. 30 zł. W lustrze to wygląda naprawdę dobrze. No, świetnie. Na jakiś taki event ściankowy, coś tam. 30 zł, kochani. No. Warto. Warto czekać do ostatniej chwili, bo te ceny są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne, a można złowić perełki. No. Można uzupełnić swoją szafę o naprawdę ciekawe rzeczy. Takie niesztampowe, inne. Takie, które się nie sprzedały. A jednak idzie z nimi coś zrobić. Nie każdy rozumie modę. No sami powiedzcie. I teraz, kochana, bo już przymierzyłam wszystko, co było moje, pomyślałam też o tobie. O, czy się jeszcze będę przebierać w tym odcinku? Ja myślałam, że to jest twój kol zakupowy. Tak, ale pomyślałam o tobie. No, bardzo miło, dziękuję. No chodź. To znaczy tak. Wygląda teraz jak ze złomionym biustawie. Znaczy, że się bardzo podępię. O, świetne. No ja mogę tak chodzić. Kochani, ten kombinezon kosztował 30 zł. Co ty mówisz? 30 zł. I stwierdziłam, że ma potencjał, ale wiecie, no ja kurczę muszę nosić biustonosz. I ja... No i kurde... Ten tył jest taki, że te plecy są całkiem odsłonięte, więc ja albo muszę się nauczyć tejpować biust, albo po prostu nie będę nosić takich rzeczy. Ale czy ten kombinezon ma potencjał, gdy za 30 zł to idzie kurde coś pokombinować, nie? Ale podoba ci się w ogóle? No, jako, super jako coś. Ale czy ci się to podoba? No tak. No, skoro super wygląda, to ma mi się nie podobać? Nie, super wygląda, ale źle. Zły jest ten kombinezon. Ja nie fajnie wyglądam, ale on jest brzydki. Kurde, bo ja lubię takie rzeczy. Ale tam, jak to wygląda? Bo z przodu wygląda super, a z boku. No, z boku też tak wygląda, no. Tak samo, ten biust jest jednak tutaj wyeksponowany, ale coś musi, bo tutaj jest wszystko zabudowane. Ja mam te spodnie troszeczkę za długie i tutaj mam ten dekolt za długi. Ja bym chyba właśnie musiała, o, mieć coś takiego, żeby, no, mi, ten biust, guzik, no. Żeby mi ten biust trochę siedział. Ale tutaj jest ten guzik, tylko ja ci... I muszę chyba nauczyć się właśnie tejpowania, bo tutaj cały ten biustonosz z tyłu widać. To jest taki materiał... Tak jakby ortalion, coś w ten deseń. A nie takie płótno? Nie. To takie prześcieradło mi przypomina. Prześcieradło grubo. Pościel, poszewka, to ja się czuję jak w pościeli po prostu. Kurde, ale to jest stylowe. Bardzo. To jest kurde, tylko ja muszę coś pokombinować. Jakie muszę do tego szpilki na przykład takie brązowe? Można, ale ja bym i tak najbardziej do jakieś sneakersy. Tak na luzie, ja bym to widziała tak na luzie. Ale mi się te moje zakupy naprawdę bardzo podobają. Nad kilkoma rzeczami tylko muszę się zastanowić, ale co do zdecydowanej większości jestem pewna, że je zostawię. I takie okrągłe, duże kończyki, takie lata 2000, wielka Beyoncé w swoich trendyskach. To może być naprawdę fajna stylowa. Tylko kurde, ja deptam, ja totalnie deptam, więc na pewno bym je musiała skrócić. Bo ja nie lubię takiej długości. Ja wiem, że dziewczyny tak chodzą, ja mówię, ale ja tego nie rozumiem, bo jak sobie można deptać spodnie. Dobra, kochani, piszcie w komentarzach, jak wam się podobały moje zakupy. Ja tutaj będę... Daję plusika za to, że pomyślałaś o mnie. Tak. Szkoda, że nie przy tych dresach luźnych też, no ale wszystkiego mieć nie można. Następnym razem będę o tobie pamiętać. Dzięki. Skoro tak ci się moje rzeczy podobały, no to dobra. No kochana, no kto jak nie ty... I w ogóle, kto robi lepsze zakupy w Zarze online niż ty? No. Nie ma takiej drugiej. No to kochani, piszcie w komentarzach, czy wam też w tych ostatnich dniach udało się złapać coś ciekawego w bardzo atrakcyjnej cenie, czyli zapłaciliście za to naprawdę niewiele,
pieniędzy. No i oczywiście dajcie nam znać, czy dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod tym odcinkiem. Pa, pa, kochani. Nie no, czy zapraszamy na inne nasze socjale. To zaproś. Instagram, TikTok, fanpage o matko i córko, bo dalej istnieje, dalej działa. No i YouTube oczywiście. No, to musiałam być jakoś tak. O, tak. Taki kształt by mnie satysfakcjonował. To by było okej. Fajnie teraz wyglądasz, tak. No i teraz kończymy. Pa, pa, kochani. Bajo.